W dniu 30 grudnia w sali widokowej Nidzickiego Zamku odbyła się 42. sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad radni jednogłośnie zdecydowali o przystąpieniu do międzynarodowej sieci Cheetah Slow, promującej ideę wygodnego, małomiasteczkowego życia. Na sesji uchwalono również wieloletnią prognozę finansową gminy Nidzica na lata 2014-2024. Najważniejszym punktem ostatniej w minionym roku sesji było głosowanie nad uchwałą budżetową na rok 2014. Wszyscy Państwo radni wykazaliście się wielką odpowiedzialnością, bez względu na przynależność klubową, partyjną. Wszyscy, jak tutaj siedzicie, patrzyliście na finanse gminy nie tylko w perspektywie tego roku 2014, ale w perspektywie lat kolejnych. Radni po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i przeprowadzonej dyskusji nad projektem uchwały budżetowej jednogłośnie go przyjęli. Na sesji odczytano również list od marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Jacka Protasa, który zwrócił uwagę na powstające farmy wiatrowe. Na obszerne fragmenty 42. sesji Rady Miejskiej w Nidzicy zapraszamy Państwa już 8 stycznia.